Kępałowska, Zakład Wiejskich i Uczestnych Medycznych w Łodzi. Nasza prezentacja, moja i pani profesor Joanny Turek, również Zakład Wiejskich i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, dotyczyć będzie transplantacji. Wracamy niejako do tego, co zaczęła. Tekst dotyczy donacji komórek tkanki narządów i oceny ich z perspektywy obowiązkowości oraz ponad obowiązkowości właśnie w transplantologii, dawstwie krwi i szpiku. Ja pozwolę sobie przeczytać, mam nadzieję, że zdążę przy tym czasie. We współczesnych pluralistycznych społeczeństwach, a więc tych respektujących autonomię jednostek. Dawstwo krwi, szpiku czy narządów postrzegane jest zazwyczaj jako część ponad obowiązkowy, a nawet heroiczna, o czym pani mówiły, zaś jedynie przez nielicznych uznawane jest za działanie leżące w zakresie naszych obowiązków. Naszym zdaniem uznanie dawstwa krwi czy szpiku za czyn bohaterski jest wyrazem wysoce egoistycznej postawy freeridera i zaprzecza wartościom takim jak sprawiedliwość, solidarność czy odpowiedzialność. Dlatego też w naszych analizach będziemy opowiadać się za stanowiskiem, wedle którego pośmiertne dawstwo organu, dawstwo krwi i szpiku i być może również w niektórych szczególnych przypadkach dawstwo organów za życia jest naszym obowiązkiem moralnym. Zdajemy sobie sprawę, że tak pojmowany obowiązek dawstwa krwi, tkanek i narządów może być odbierany jako przymus moralny, a w konsekwencji nawet prawny, ograniczający autonomię jednostki. Dlatego też w naszych rozważaniach prowadzonych na poziomie etyki normatywnej podejmujemy problem autonomii, przywołując przyjętą i najbardziej utrwaloną w bioetyce koncepcję autonomii, wskazujemy model, który naszym zdaniem w obszarze problemów bioetycznych stanowi mocne uzasadnienie normy poszanowania autonomii jako wartości nadrzędnej. Przyjmując wymaganą koncepcję autonomii, staramy się uzasadnić, iż donacją krwi, tkanek oraz pośmiertne dawstwo organów należy uznać za moralny obowiązek. Nasze analizy dotyczące autonomii oraz obowiązku służą również do uzasadnienia modelu zgody wyrażonej na pośmiertne wybranie organu. Aby rozważyć, które czyny z zakresu szeroko rozumianej donacji krwi, szpiku, organów można uznać za obowiązkowe, a które za supererogacyjne, należy w pierwszej kolejności przyjąć dwa kryteria oceny danego działania. Pierwsze to jest inwazyjność procedury medycznej, a co za tym idzie doniosłość organu czy tkanki do organizmu i konsekwencje zdrowotne do dawcy. I drugi, rodzaj relacji i więzi łączącej biorcę i dawcę, w tym również to, czy działanie jest orientowane na pomoc konkretnej osobie, czy też biorcy jest anonimowy. W przypadku dawstwa krwi i szpiku inwazyjność procedury medycznej jest na tyle niska, iż sytuuje ją w obszarze zabiegów, które nie powodują stałego uszczerbku na zdrowiu. Ponadto ich regeneracja następuje stosunkowo szybko, a ich oddanie nie wpływa w sposób istotny na tryb życia, aktywność czy samopoczucie psychiczno-fizyczne dawcy. Z drugiej strony, korzyści wypływające z dawstwa krwi i szpiku, zarówno dla jednostek, jak i też ogólnospołeczne, są bezsporne. Powszechne dawstwo tych komórek i tkanek zwiększa dostępność i skuteczność procedur medycznych, wymagających zastosowania krwi, preparatów krwiopochodnych czy szpiku, a tym samym przyczynia się do polepszenia zdrowostanu społecznego. Wszystkie te argumenty przemawiają za tym, aby uznać dawstwo krwi i szpiku za obowiązek moralny. Uważamy, że rodzaj relacji, jaka łączy biorcę i dawcę, a także to, czy dawca odpowiada na bezpośrednie wyzwanie konkretnej osoby, czy też biorca jest nieznany, nie ma znaczenia dla uzasadnienia tego działania za obowiązkowe. Czy można mówić o jakimkolwiek obowiązku w przypadku dawstwa? Najpierw rozłożymy kwestię transplantacji eksponatów. Kryteria inwazyjności czy konsekwencje zdrowotne dla dawcy nie mają w tym przypadku żadnego zastosowania. W sytuacji coraz bardziej zwiększającego się medycznego zapotrzebowania na organy ratujące zdrowie i życie, uzasadnione wydaje się przekonanie, że pośmiertne dawstwo organów również jest naszym obowiązkiem moralnym, podobnie jak w przypadku dawstwa krwi i szpiku, bez względu na rodzaj więzi istniejących między dawcą a biorcą, a także w tych wszystkich przypadkach, kiedy biorca jest anonimowy. Współcześnie, odwołując się do zasady poszanowania autonomii, uzasadnia się brak zgody na pośmiertne pobranie organów do przeszczepu rodzajami religijnymi, zakaz pod groźbą potępienia, wykluczenia ze wspólnoty religijnej czy niedostąpienia zbawienia. Psychologicznie, poczucie obrazy czy też kłopotu na ciele, estetycznymi oraz brakiem wiedzy dotyczącej śmierci osobom
tak szczególnie trudno jest uznać za zmarłego człowieka, którego mimo stwierdzono śmierć mózgową, otrzymywane są jeszcze funkcje krążeniowe. Warto postawić pytanie, które z wymienionych powodów odmowy poświęcenia dawstwa są rzeczywiście istotne z moralnego punktu widzenia. Naszym zdaniem nie da się usprawiedliwić irracjonalnego podejścia do transplantacji skorpionu, czego, najjaśniejszym przykładem są teorie przewrotu spiskowe, wedle których wymyślono, o czym już Pani mówiły, śmierć mózgową tylko po to, aby pobierać narządy odżywić jeszcze własnych pacjentów. Mimo iż uznajemy zasadę poszanowania autonomii za kluczową wartość współczesnego społeczeństwa, przy rozważaniu problemów pośmiertnego dawstwa organów uważamy, iż niezbędne jest spojrzenie na dany problem także z perspektywy społecznej, uwzględniając szeroko rozumianą wartość, jaką jest dobro wspólne, obejmujące takie dobra, jak określoną wiedzę, w tym także medyczną, poziom i dostępność świadczeń, w tym także zdrowotnych, przy jednoczesnym poszanowaniu podstawowych wolności, takich jak wolność słowa czy wolność decyzji. Z perspektywy społecznej obowiązek pośmiertnego dawstwa organów, jak również obowiązek dawstwa krwi czy szpiku, można uzasadnić, powołując się na dobro wspólne, jakim jest bez wątpienia zdrowostan społeczny, a także w liberalnym ujęciu na przykład LOKA, instytucje chroniące wolność. W liberalizmie wolność ma pierwszeństwo wobec innych dóbr społecznych. Dlatego w naszej argumentacji odwołujemy się do metody kontraktowej oraz do zasad sprawiedliwości sformułowanych przez Rossa. W koncepcji Rossa zdrowie należy do dóbr podstawowych naturalnych. Zdrowie jest dobrym, dobrem istotnym z punktu widzenia realizacji celów życiowych, co prawda zależnie od naszej biologicznej kondycji, jednak ma na nie wpływ dostęp do opieki medycznej. Dostęp do opieki medycznej podlega zatem społecznej ochronie. Jest warunkiem sprawiedliwości zapewnianym przez społeczne instytucje opieki zdrowotnej. Ze sprawiedliwymi instytucjami czy praktykami społecznymi wiążą nas dobrowolne zobowiązania oparte na zasadzie rzetelności. Zasada ta głosi, że od jednostki wymaga się wyczyniła, co do niej należy, tak jak określają reguły instytucji, gdy spełnione są dwa warunki. Po pierwsze, instytucja jest sprawiedliwa, czyli rzetelna i bezstronna, to znaczy respektuje dwie zasady sprawiedliwości. I po drugie, dobrowolnie akceptuje się korzyści płynące z układu, czy też korzystanie z oferowanych przez nią możliwości promowania interesów jednostkowych. Akces do społecznych instytucji czy praktyk możemy składać dobrowolnie w celu na przykład uzyskania korzyści płynących z funkcjonowania w IRAM. Powoduje to jednak szczególne zobowiązania wynikające z zasady rzetelności. Treść zobowiązań jest zawsze określona przez instytucję czy praktykę, które jednakowo wyznaczają jej cele. Zobowiązania te mogą, jak pisze Rawls, mieć wyraźną lub domyślną postać, obietnice, porozumienia, ale nie muszą, jak w przypadku akceptacji korzyści. I są to zobowiązania na rzecz określonych jednostek, które współpracują w celu utrzymania korzystnego układu. Jeżeli chcemy odnieść korzyści ze sprawiedliwej praktyki i angażujemy się zgodnie z określonymi regułami w wzajemne, korzystne, zbiorowe przedsięwzięcie, to musimy jednocześnie ograniczyć własną wolność w zakresie niezbędnym dla uzyskania owych korzyści. Zatem ci, którzy poddają się tym ograniczeniom, mają prawo do podobnej przychylności ze strony innych, którzy z ich ograniczenia skorzystali. Jeżeli więc akceptujemy korzyści, jakie daje praktyka donacji krwi, szpiku czy organu, to zgodnie z zasadą rzetelności dobrowolnie zobowiązujemy się do działań na jej rzecz. Przyjęcie na siebie tego rodzaju zobowiązań jest równocześnie wyrazem akceptacji zasad sprawiedliwości i solidarności. Najwięcej kontrowersji moralnych w obszarze transplantologii wzbudza dawstwo organów ex vivo. W przeciwieństwie do powyżej rozważanych przypadków, w dawstwie organów ex vivo mamy do czynienia z dużą inwazyjnością procedury medycznej, co wiąże się z poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi dla dawcy. Oczywiście można różnicować stopień tych konsekwencji donacji poszczególnych organów. Inne konsekwencje ma dawstwo na przykład części wątroby, inne zaś nerki. Niemniej, każdy rodzaj dawstwa organów ex vivo wiąże się z poważną interwencją chirurgiczną, często jest obciążony znacznym ubytkiem zdrowia i długotrwałą rekonwalescencją. Tym samym dawstwo takie jawi się jako dużego rodzaju poświęcenie własnego zdrowia dla dobra innego człowieka. Nie może być więc, jak uważamy, określany mianem obowiązku. Rozpatrując drugi rodzaj stosowanego przez nas kryterium, a mianowicie charakter relacji między dającym a potrzebującym, należy się zastanowić, czy dawstwo organów ex vivo można uznać za czyn supererogacyjny.
czyli taki, który określa brak oczekiwania nagrody czy jakiejkolwiek rekompensaty, jak również asymetria relacji pomagających potrzebującym. W przypadku czynów ponadobowiązkowych asymetria ta jest znaczna, z wyraźnym zaakcentowaniem słabości strony potrzebującej. Czyny supererogacyjne cechuje także motywację altruistyczną, wypływająca ze współczucia, ale przede wszystkim zdolność do przedłużenia dobra innego człowieka nad własne, a ponadto brak jakiejkolwiek jednostkowej korzyści dla pomagającego. Owo współczucie wiąże się z kolejną istotną cechą czynów tej klasy, a mianowicie gotowością do poświęcenia nie tylko własnych interesów, ale nawet własnych dóbr materialnych, zdrowia czy życia. I kolejną ważną cechą jest brak oczekiwania analogicznego zachowania ze strony innych w podobnych sytuacjach, co odróżnia czyny supererogacyjne od obowiązku moralnego. Analizując dawstwo organów ex vivo z perspektywy relacji między dającym a potrzebującym, rozpatrzmy najpierw relację, w której biorąca łączy z dawcą się na więź emocjonalną. Biorąc pod uwagę pozostałe kryteria, przywoływane przez nas zarówno w przypadku transplantacji, jak i definicji supererogacji, może się wydawać, iż dawstwo organów ex vivo należy zakwalifikować do grupy czynów nadobowiązkowych. Jednakże naszym zdaniem taka zdecydowana kwalifikacja budzi wątpliwości. Jednym z kryteriów czynu supererogacyjnego jest brak jakiejkolwiek partykularnej korzyści dla działającego, czyli w naszym przypadku dla dawcy. Naszym zdaniem zasadne jest postawienie inicjującego do tej dyskusji pytania, czy w przypadku dawstwa organów ex vivo nie ma altruistycznej motywacji i dawca rzeczywiście nie odnosi żadnej korzyści. Wydaje się, że obiektywnie oceniając obu sytuacje, również i dawca w tym przypadku odnosi pewnego rodzaju, choć oczywiście niekalkulowaną, korzyść. To znaczy na przykład brak dotkliwego cierpienia po stracie ukochanej osoby, możliwość utrzymania dotychczasowych pozytywnych relacji z innymi członkami rodziny, czy zachowania dotychczasowego sposobu funkcjonowania danej społeczności. Z powyżej wymienionych powodów uważamy, iż absolutne wyznaczenie linii demarkacyjnej między obowiązkiem a supererogacją w przypadku dawstwa ex vivo, w której biorca i dawca pozostają w bliskich relacjach, a także zakwalifikowania takiego czynu do jednej z tych grup jest niemożliwe. Dlatego też proponujemy uzupełnienie tego podziału o jeszcze jedną dodatkową kategorię czynów moralnych, wprowadzając w dyskusję kategorię czynów sytuujących się pomiędzy obowiązkiem a supererogacją. Będą to działania określane jako pożądane, tolerowane, czystości. Naszym zdaniem, spośród powyżej wymienionych kategorii czynów, dawstwo organów ex vivo między bliskimi sobie osobami należy uznać za czyn moralnie pożądany, bowiem mimo realizacji istotnego dobra wiąże się z pewnego rodzaju ryzykiem zdrowotnym, psychicznym czy społecznym. Mimo iż jest to ryzyko wkalkulowane, wciąż pozostaje nie do końca przewidywane. Czyny moralnie pożądane nie wypływają z czystej racjonalnej i racjonalności moralnej, są wynikiem namysłu dokonanego które samodzielnie wiąże okoliczności, stopień ryzyka oraz dokonuje wyboru między dobrami. Z powodu nieprzewidywalności ryzyka oraz uwarunkowań empirycznych nie można jednoznacznie wskazać, które dobro powinien realizować. Dlatego też czyny takie nie mogą być określane mianem obowiązku ani supererogacji. Taki rodzaj czynów, naszym zdaniem, dobrze ilustruje przykład, w którym nie można żądać od rodzica donacji na jaki na rzecz dziecka, w sytuacji, kiedy ma on obowiązki wobec drugiego dziecka czy innej osoby. Zdolność do podejmowania decyzji, kiedy działający intencjonalnie potem samodzielnie i racjonalnie określa, bardziej o zasady tradycji moralnej, za którą się opowiada. Jakie działania są pożądane, jakie nie, mając na uwadze realizację własnych ważnych celów życiowych, jest wyrazem cnoty i zarazem autonomii moralnej działającego podmiotu. Dlatego uważamy, że ze względu na autonomię należy uwzględnić kategorie czynów, których spełnienia nie można bezwzględnie nikogo wymagać, ani też podziwiać za jego wykonanie, skoro nie jesteśmy w stanie odgadnąć, jakie ważne wybory stoją u podstaw przyjęcia określonego planu działania. Ostatnim z możliwych do rozpatrzenia przykładów jest dawstwo organów ex vivo, w przypadku gdy dawca odpowiada na bezpośrednie wyzwanie biorcy, mimo iż nie pozostaje z nim w bliskiej relacji lub nawet jeśli jest dla niego zupełnie obcą i spokrewnioną osobą. Uważamy, iż jedynie tego typu działania można zakwalifikować do grupy czynów supererogacyjnych. Wyraźna tu jest bowiem asymetria relacji pomagających potrzebującym, a działanie pomagającego jest altruistyczne oraz wynika z troski współczucia. Co więcej, dawca, co jest dla nas oczywiste, przedkłada dobro innego człowieka nad własne zdrowie, bez oczekiwania jakiejkolwiek nagrody czy rekompensaty. Nie ma w takiej sytuacji również oczekiwania analogicznego zachowania ze strony innych w podobnych sytuacjach. Z
Stając na stanowisku, iż donacja krwi szpiku oraz pośmiertna donacja organów jest naszym obowiązkiem moralnym, posługujemy się koncepcją autonomii osoby, rezygnując z proponowanej przez Feigenbichonta koncepcji autonomii działania. Nacisk tej koncepcji Feigenbichonta położony jest na intencjonalność działania, którą tutaj rozumie się jako zgodne z pewnym podjętym planem działania. Zrozumienie dotyczy jedynie elementów tego planu i ich logicznego powiązania, a nie powiązania działania z ważnymi celami życiowymi, z którymi się utożsamiamy. W tej koncepcji wybór działania określonego jako autonomiczne może okazać się niezgodny z przyjętą przez nas postawą, z nadanymi wartościami, a nawet stać w sprzeczności z istotnymi celami i pragnieniami nadającymi sens naszemu życiu. W naszym przekonaniu nie możemy mówić o intencjonalności lub jej braku w przypadku działań towarzyszących realizacji jakiegoś planu, bez wiedzy dotyczącej ostatecznych celów i pragnień działającego, czy też wyznawanych przez niego wartości podzielanych przekonań, do których na tym poziomie nie mamy dostępu. Jest to naszym zdaniem minimalna koncepcja autonomii izolująca działania od osoby. W gruncie rzeczy zostaje ograniczone jedynie do wyborów pragnień wyższego rzędu, jeśli by posłużyć się terminologią Harego Frankfurta. W koncepcji Frankfurta działanie jest autonomiczne wówczas, kiedy człowiek świadomie podejmuje decyzje wpisane w przyjęte postawy życiowe. Natura podmiotu autonomicznego nie ogranicza się do realizacji tzw. pragnień wyższego rzędu, czyli wąskich, instrumentalnych planów działania. Ale obejmuje również, a nawet przede wszystkim, posiadanie pragnień drugiego rzędu i woli ich realizacji. Pragnienia te sprzężone z wolą są wyrazem namysłu nad tym, czy podmiot moralny rzeczywiście identyfikuje się z pragnieniami pierwszego rzędu. Pragnienia drugiego rzędu opisują postawy moralne jednostki. Ich posiadanie świadczy o tym, że podmiot działania jest w pełni autonomiczny. Koncepcję tę rozwija Gerald Walkin. Twierdzi on, iż osobę rozumianą jako podmiot autonomiczny charakteryzuje zdolność do samorefleksji, co pociąga za sobą zdolność do nadawania znaczenia własnym planom i działaniom. Prowadzi to do samodzielnego kształtowania własnego życia, zgodnie z przyjętymi zasadami i wartościami moralnymi, a tym samym sprawia, że stajemy się autorami samych siebie. Fakt, iż owo kształtowanie siebie i własnej relacji powinno być samodzielne, nie oznacza, iż musi być zawieszony w próżni moralnej. Zdaniem Walkina, autonomiczny podmiot moralny ma świadomość istniejących tradycji etycznych, sposobów argumentowania, czy społecznie ugruntowanych przekonań, potrafi odnieść się do nich w sposób krytyczny dzięki refleksji drugiego rzędu. Taki namysł również może być zafałszowany, twierdzi Walkin, poprzez na przykład manipulację, sugestie, przekazy podprogowe itd. Nie jest to jednak wystarczający argument, aby zaprzeczyć autonomii działającego podmiotu. Sama zdolność do tworzenia refleksji drugiego rzędu jest tożsama z posiadaniem autonomii. Jest warunkiem wystarczającym do tego, aby podmiot moralny, nawet jeśli podlega takim zależnościom, w pewnym momencie potrafił uświadomić sobie mechanizm ich działania i uwolnić się od nich. W tak rozumianej koncepcji autonomii wszelkiego rodzaju ograniczenia, które nakładamy na siebie, również obietnice, które składamy sobie lub innym, nie mogą być rozumiane jako pogwałcenie autonomii jednostki. Tym samym jeśli uznamy, iż naszym obowiązkiem jest na przykład dawstwo krwi, szpiku czy organów po śmierci, wpisując takie zobowiązania w scenariusz naszego życia, identyfikując się z nim, nie staje się ono żadną formą przymusu. Nie może być rozumiane jako ograniczenie autonomii osoby. I parę słów tego głosu. Zobowiązania moralne, jak wskazuje Rawls, wymagają pewnych ograniczeń czy wyrzeczeń. Jednak przyjęcie ich na siebie jest wpisanym autonomią podmiotu. Jest to istotny element kształtowania swojego życia wedle przyjętych wartości i zasad moralnych. Tym samym staje się nieodłączną częścią naszej narracji, tworzenia własnej podmiotowości. W żaden sposób nie łamie autonomii jednostki. Jeśli uznamy za moralnie pożądane takie wartości jak zdrowostan społeczny, solidarność czy współdziałanie, to ich praktykowanie nigdy nie będzie przez nas odczuwane jako przymus. Obowiązki moralne staną się częścią nas. Naszym zdaniem koncepcja Feigenbichonta przyjmująca minimalną wersję autonomii, odnoszącą się jedynie do działania podmiotu moralnego, nie rozwiązuje złożonych problemów, z jakimi mamy do czynienia w bioetyce. Uważamy, że być wymagająca moralnie koncepcja Walkina, skupiająca się na autonomii podmiotu, o wiele lepiej uzasadnia normę jej poszanowania i sprawdza się w analizie konkretnych przypadków w obszarze bioetyki i etyki medycznej. Pozwala też na wprowadzenie do dyskursu bioetycznego kategorii cnoty, czynów moralnie pożądanych. Ich realizacja następuje po uprzednim namyśle drugiego rzędu dokonywanym przez podmiot moralny, który samodzielnie, autonomicznie wybiera takie działanie, które wpisuje się w jego plany życiowe i indywidualnie decyduje, jakie działania należy podjąć wedle przyjętych przez nadrzędnych wartości. Pragniemy podkreślić, że wszystkie powyżej analizowane przez nas przypadki nie mają na celu przedstawienia hierarchii czy moralnych. Zakwalifikowanie danych działań do poszczególnych grup, czy na obowiązkowe pożądane i obowiązkowe, nie jest równoznaczne z uznaniem jednej za bardziej wartościowe moralnie niż pozostałe.
Uważamy ponadto, iż spełnianie czynów supererogacyjnych przy jednoczesnym lekceważeniu obowiązków moralnych nie jest podstawą moralnej służby. Postrzeganie donacji komórek tkanych czy poświętnej donacji narządów jako czynów supererogacyjnych sprzyja naszym przekonaniu przyjmowaniu egoistycznej postawy freeridera, który rości sobie prawo do zyskiwania określonych dóbr społecznych, a jednocześnie zwalnia się z obowiązków ich współtworzenia. W świetle tych rozważań wydaje się, że rozwiązanie instytucjonalne w postaci zgody wyrażonej na pośmiertne dawstwo organów dopełnia koncepcję autonomii osoby, której jesteśmy zwolenniczkami. Przyjęcie tego instytucjonalnego rozwiązania pozwala na namysł i intencjonalne przyjęcie naszego zobowiązania pośmiertnego dawstwa. To wszystko, dziękuję.